Dobrze, panie Tomku, zaczynamy, bo nie ma co tutaj przeciągać. Kończy się rok 2021, a obiecał pan, że opowie o aplikacji Briar. Aplikacja Briar jest aplikacją, która pozwala nam na komunikację między telefonami end-to-end, -end, czyli bezpośrednio. Między telefonami bez komunikacji serwerowej, czyli nikt poza. Osobą, która wysyła wiadomość i osobą, która odbiera wiadomość, nie będzie miał dostępu właśnie do tych danych, do tych informacji, które wysyłacie, do tych zdjęć, które wysyłacie, do tych linków, które wysyłacie. Jednocześnie będziecie mogli pisać własnego bloga. Dobrze byłoby, gdybym przedstawił jeszcze stronę internetową. Jak ona wygląda? Ona wygląda, proszę Państwa, mniej więcej od tak briar.org dokładnie podpiszę dokładnie jeszcze kiedy zrobię premierę tego nagrania zobaczycie chyba po tej stronie tutaj będzie nazwa strony strona się nazywa briarproject.org i oczywiście będziecie mogli sobie tam wszystko przeczytać zobaczyć jak to wygląda i zainstalować ponieważ aplikacja jest i na Androida i Oczywiście na. No, tylko na Androida, okazuje się. Na razie nie ma na iOS-a. Zobaczymy, co z tym, ale w większości posiadacie Androida. Z tego, co widzę, z tego, co wchodzicie na pewnego rodzaju portal i oglądacie małe co nieco, to widzę, że w większości to są. Nawet z dokładnością tego rodzaju, że wysyłacie sobie linki do nagrania, wysyłacie sobie w tajemnicy przez aplikację, nie przez Messenger w każdym bądź razie, nie będę mówił przez jaką aplikację, ponieważ nie chciałbym. Tutaj nikogo zdradzić, bo jeśli kierownik słynny zobaczy, że tutaj macie tą aplikację, to się skapnie, że, że przez nią wysyłacie i oglądacie między sobą. Ale pozdrowienia dla kierownika. No cóż, i, i wracając do tematu Briare. Proszę Państwa, instalujemy sobie Briara na telefonie. On no mniej więcej wygląda tak w momencie, jak odpalimy, to będzie sobie w sobie miał różne możliwości. Może cienko to będzie widać, może tak, w ten sposób, tak to wygląda. To jest stary Samsung służbowy. Dostałem w prezencie, żeby nie było. I w momencie, kiedy będziecie chcieli sobie dodać osobę, to tutaj na następnej aplikacji. Będzie plus taki, plusik, i tym plusikiem dodaj kontakt w pobliżu. Jeśli jesteście blisko siebie i macie drugi telefon osoby, której chcecie udostępnić swojego Briara, czyli wymienić się kluczem kodowym, to ta osoba włącza Briara, ta osoba włącza Briara. Momencik, może ja sobie też włączę drugi telefonik i, i postaram się jakoś to uruchomić. Włączamy Briara. No muszę się zalogować za każdym razem. Zapamiętajcie że mi się nie pomylił. Pomyliłem się. Oczywiście, że się pomyliłem. Teraz przejdę. Deszyfrowanie. I w momencie, gdy naciskamy ten krzyżyk, dodaj kontekst w pobliżu. Jak naciśniemy, to wyskoczy nam informacja, że będzie tylko między telefonami, ten klucz wymiany. Wtedy zbliżacie telefon kolegi, pozwalacie na dostęp do yy, aparatu, ponieważ musi aparat czytać taki oto kod. I bierzecie sobie yy, Podkładacie drugi telefon i wymieniacie się po prostu tymi kodami. Z drugiej strony, bierzemy sobie tak, i szczytujemy w momencie, kiedy dojdzie do wymiany na QR cod. Kamerą na QR code. Kolegi, wymienicie się kluczami. Nie będzie połączenia. Będziecie mogli między sobą wys wysyłać oczywiście informacje, wszelakie rzeczy, ja postaram się QR-kod jeszcze do siebie wrzucić, żebyście widzieli też jak ten QR-kod wygląda, jaki on jest ewentualnie, jak uda wam się strzytać ten tutaj, który zobaczyliście, to nie ma sprawy, chociaż... No dobrze, ten telefon będzie cały czas włączony. Ten drugi jest służbowy, także będziemy, no niestety ktoś jeszcze widziałby małe co nieco, pewnego rodzaju instytucje. Jednak jeśli wrzucicie sobie na ten, to to będziecie mogli się ze mną skontaktować. Nigdy nie będę wiedział od kogo jest ta wiadomość, jeśli teraz przez tego ten qr kod dodacie mnie do swoich znajomych. Ja nie będę wiedział, od kogo ta wiadomość przechodzi, także jesteście całkowicie anonimowi. Ważne jest to, żebyście potrafili to zrobić, żebyście to zrobili, żebyście zainstalowali Briara sobie, ponieważ no, fajnie jest pewnego rodzaju rzeczy, pewnego rodzaju rzeczami dzielić się poza siecią. Sieć, która funkcjonuje teraz, czyli Facebook, Messengery wszelakie, SMS-y, to jednak przechodzi przez serwery, to jednak przechodzi przez centra bazodanowe, to jednak pozostaje w historii, to jednak nie jest całkowicie free. Można to przechwycić, można to w jakiś sposób <laughs> zdekodować, można to no, po prostu wykorzystać. Jeśli chcecie zrobić inaczej, to polecam, żebyście robili właśnie tak. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ istotą XXI wieku jest to, żebyśmy wymieniali się informacjami nie zawsze no, bezpiecznymi żebyśmy się wymieniali tymi informacjami bezpośrednio. Niepotrzebny nam jest żaden serwer, niepotrzebne nam jest nic, co będzie nas tutaj inwigilowało. Z tego co słyszeliście o Pegazusie, taki nakręcany temat troszeczkę, ponieważ służby są od tego, żeby pewne rzeczy robić. Problem tylko polega nie na tym, że służby jednego drugiego podsłuchiwały, tylko problem polega na tym, że Dzisiaj byle chłopek roztropek Ma dostęp do Waszych danych <laughs> wrażliwych, i nie zawsze musi to być. Nie zawsze musi to być z pozwolenia, tak? Może sobie zerknąć i, i, i wie wszystko praktycznie. Nie wiem, jak jest z podsłuchiwaniem, nie wiem, jak jest z nagrywaniem. Nie wiem. Nie podejrzewam. Nie podejrzewam. E... Ale jeśli tak się okaże, to trudno, to, to będzie wesoło. Może się tak okazać, że w którymś momencie będziecie podsłuchiwani, ponieważ jesteście w jakiejś tam sprawie i tak dalej uwikłani. Jeśli tak będzie, to bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Musicie po prostu poczekać parę lat i pamiętać o tym, kto gdzie kiedy, dlaczego, jak się nazywał, kto to podpisał. i... Wrócimy do tego jeszcze kiedyś tam, ale nie to jest teraz istotą. Istotą jest teraz Briar, żebyśmy po prostu potrafili się Briarem posługiwać. Ściągnijcie sobie Briara. Briar jest o tyle fajny, że jest to open source'owy program. To jest program, gdzie faktycznie nad tym pracują osoby zainteresowane w tym temacie. To jest fundacja, także ten projekt jest realizowany... Z funduszów własnych. Staramy się tutaj to wspierać. Jeśli spodoba Wam się, jeśli wykorzystacie możliwości Briara, daje Wam to bezpieczną, bezpieczną komunikację. Jeśli będziecie zadowoleni, zawsze możecie tam odpalić im parę złotych, nie ma problemu. Rzecz polega na tym, żebyście po prostu wiedzieli, że taka możliwość jest. Nie polecam. Wysyłania wiadomości przez Messenger. Ja zresztą też staram się, jeśli cokolwiek publikuję na Facebooku, to robię to w sposób Delikatny, żeby nikogo tutaj za dużo nie poinformować, a też te informacje nie są dla wszystkich. Osoby, które wrzucam, którym podaję linki do portali, do różnych programów, do różnych interesujących profili, do różnych interesujących artykułów, to są osoby, które są zainteresowane w danym temacie technicznym, w danym, w danym temacie społecznym, i tak Tu nie o to chodzi. Wracając do Briara, polecam, wejdźcie sobie na stronę, może ja jeszcze zmienię tutaj ten napis, który jest na stronę internetową. Dokładnie to będzie strona, która się nazywa, od tak sobie zmienię na stronę internetową która się nazywa tak i wejdźcie sobie na tą stronę będziecie mieli wszystko opisane. Jeśli wejdziecie przez przeglądarkę Chrome to możecie sobie to przetłumaczyć. Prawym myszki na stronie i tłumacz na polski. Zerknijcie sobie dokładnie. Zmieniło się tak zmieniło się także macie tutaj stronę internetową. Tu tu w tym miejscu tu 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 tu, tu. O. Dokładnie. To by było na tyle. Widzę, że dostałem wiadomość od osoby zainteresowanej właśnie na Messenger'a. Będziemy musieli się z nią skontaktować, co i jak. I to by było na tyle. Tyle dzisiejszego live'a. Pozdrawiam osoby zainteresowane. a jutro A jutro opowiem Wam i przedstawię, co się stało, że wczoraj nie mogłem wieczorem. Zrobić <laughs> konkretnego live'a. Podejrzewam, że. Znaczy, zaczniemy jeszcze na Open Maps. Co prawda, te dane nie są bezpośrednio podane na Open Maps, ale panowie, którzy w fundacji działają przy Open Maps, pokazali mi, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.